Ważne, aby bank posiadał nasze aktualne dane kontaktowe, zwłaszcza numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Brak podania adresu korespondencyjnego bądź nieaktualny adres korespondencyjny może powodować utrudnienia w dostarczeniu korespondencji do nas. W sytuacji, kiedy zlecamy przelew na znaczną kwotę lub wykonujemy transakcje za granicą, zwłaszcza w kraju egzotycznym, do którego nigdy wcześniej nie podróżowaliśmy, bank może kontaktować się z nami telefonicznie, aby potwierdzić, że to faktycznie my, jako właściciele rachunku, taką transakcję zleciliśmy. Jeżeli ten kontakt się nie powiedzie, mogą pojawić się utrudnienia w dalszym korzystaniu z konta. Adres korespondencyjny zarówno klienci i PKO, jak również Inteligo mogą samodzielnie aktualizować w serwisie internetowym po zalogowaniu do konta bądź telefonicznie na infolinii. Adres zameldowania oraz numer telefonu zmienimy, kontaktując się z infolinią banku. W przypadku klientów konta i PKO wszystkie te dane możemy zaktualizować w oddziale banku. PKO Bank Polski. Dzień dobry.